zakup domu lub mieszkania, tu remoncik, a tam zmiana. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. A w ofercie finansowej mamy teraz luksusowe hipoteki mieszkaniowe. Już od 2,65%. Fabryka Greenwave Krzysztofa Tomczaka oferuje wszelkie rodzaje okien i drzwi produkowanych na miejscu zgodnie z zamówieniem klienta. Doświadczeni pracownicy w dziale produkcji oraz certyfikowani instalatorzy z 25-letnią praktyką są gwarancją Państwa satysfakcji. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały. Fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Hi, I'm Lenny Lombardi, president of Chin Radio and TV, and I'm inviting you to the Scotiabank Chin International Picnic. Enjoy world beat music from around the world, plus sporting events and midway rides with petting zoo for the kids, our shopping bazaar, and foods from around the world, the folklore dance competition, the Scotiabank Rising Star Contest, and new this year, our spectacular fireworks. The Scotiabank Chin International Picnic at Exhibition Place. Come and enjoy the fun. Telewizja Trwam obchodziła swe 10 urodziny. Nadawanie rozpoczęła 10 czerwca 2003 roku w 750. rocznicę zjazdu Drohiczyńskiego. Również 10 czerwca tego roku kamery telewizji Trwam obecne były w Drohiczynie, nadając transmisję ze mszy świętej z okazji 14. rocznicy pobytu Jana Pawła II w tym mieście. Eucharystii przewodniczył ksiądz arcybiskup Antoni Dydycz, a homilię wygłosił ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja. Wszystko zaczęło się 10 lat temu w małym studiu w Toruniu. Swoje nadawanie rozpoczęła katolicka telewizja Trwam. Marzenia o telewizji były już dawno. Właściwie to marzenia były, jak tylko radio powstało, jeszcze wcześniej. Co zrobić, żeby więcej, żeby szerzej. Na fundamencie Radia Maryja telewizja Trwam ciągle się rozwija, docierając za pośrednictwem sygnału satelitarnego i internetowego na cały świat. Niestety, pomimo ogromnego poparcia w społeczeństwie, nie otrzymała miejsca na cyfrowym multipleksie. Protest w tej sprawie skierowało już do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ponad 2,5 miliona osób. Ulicami miast przeszło niemal 170 marszy. Swoje poparcie wyraziła wielokrotnie Konferencja Episkopatu Polski, różne organizacje, stowarzyszenia oraz władze samorządowe. Czy to jest demokracja? Jan Paweł II ostrzegał nas. Demokracja bez wartości może się stać jawnym lub ukrytym totalitaryzmem. Czy bez prawdy może być demokracja? Czy to jest demokracja bez prawdy? Bez prawa? Pytał dziś ojciec dr Tadeusz Rydzyk w Drohiczynie, dokładnie 10 lat od rozpoczęcia działalności telewizji Trwam. Podziękował za wsparcie pasterza diecezji księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Ojciec dyrektor przypomniał również, dlaczego telewizja nazywa się Trwam. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Trwajcie w mojej miłości. Chodzi o jedność z Chrystusem. Tej jedności chcemy służyć. Tu się zaczęło. Ksiądz biskup zobaczył szansę, mimo że od początku z zewnątrz działano przeciw.
Ojciec dr Tadeusz Rydzyk podkreślił, że podobnie jak cały Kościół, Radio Maryja i Telewizja Trwam muszą zmagać się z poważnymi atakami z zewnątrz. Telewizja Trwam jest jedyną ogólnopolską stacją katolicką, dostępną także dla Polaków mieszkających poza granicami Polski. Jest wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla Kościoła. Jako jedyna stacja transmituje katechezy, modlitwy, msze święte z udziałem Ojca Świętego oraz wszystkie papieskie pielgrzymki. Codzienna transmisja apelu jasnogórskiego gromadzi przed telewizorami miliony Polaków w kraju i za granicą. Telewizja Trwam jest zawsze blisko Polaków i ważnych dla nich spraw i problemów. Jedna katolicka telewizja stara się pokazywać rzeczywistość, a nie ją kreować, jak robią to inne media. Codzienny program Informacje Dnia jest alternatywą dla głównych serwisów informacyjnych. Szczęść Boże, Ewelina Beciuk, jest 20. Rozpoczynamy Informacje Dnia. Interaktywna forma Telewizji Trwam jest wyjątkowa na polskim rynku medialnym. Widz może nie tylko wypowiedzieć swoją opinię, ale także porozmawiać z gośćmi obecnymi w studiu. Ciągły rozwój Telewizji Trwam to nie tylko ogromna praca i poświęcenie ojców redemptorystów, pracowników telewizji, wolontariuszy oraz studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale to przede wszystkim wsparcie modlitewne i materialne widzów z Polski oraz zagranicy.